Siemka. Wszystko zaczyna się od twoich myśli. Jeśli są ciężkie, masz ciężką decyzję, pomyśl sobie, że podejmujesz tą decyzję i zobacz, jak się będziesz z tym czuć. Te miliony głosów, które mówią, że nie możesz być jakąś wersją siebie, bo coś. One są takim szmerem, który zniknie, jeśli zaczniesz wkraczać na tą ścieżkę, na którą chcesz wkroczyć. Ale pierwszy krok, który możesz zrobić, to jest po prostu pozwolenie sobie na zaakceptowanie danej myśli. Po prostu pozwól sobie myśleć. Pozwól sobie czuć. To nic się nie zmieni, jeśli ty zaczniesz inaczej myśleć wewnątrz. W sensie nic się nie zmieni. No zmieni się, ale chodzi o to, że nic się nagle nie stanie, jeśli ty z osoby, która nienawidzi bananów, nagle zacznie lubić winogrona. Oczywiście chodziło o to, że z osoby, która nienawidzi bananów, stajesz się osobą, która kocha banany. Trochę się zagmatwałem, ale no. Przykładowo. Bo tu nie chodzi o owoce. Tu chodzi o ciebie. Tu chodzi o to, że my tak bardzo sami siebie blokujemy. Nie dopuszczamy do siebie danych emocji, a to sprawia, że cierpimy, bo cały czas przeżywamy to samo i to samo i to samo i to samo. A to dlatego, że my jesteśmy tacy sami. Jeśli w nas będzie zmiana, zauważymy tą zmianę na zewnątrz. I ja wiem, że trudne jest do przyjęcia, że możemy być inni. Jak ja? Ja? Nie, ja taki nie jestem. Tak myśli ego. Tak myśli nasz umysł. Ale no, serce i tak rwie. Rwie gdzieś w jakimś kierunku. Mówiąc prosto, pozwól sobie czuć. Zacznijmy od tego. Ja teraz też jestem na tym etapie. Muszę pozwolić sobie po prostu czuć. Bez strachu pozwalam sobie czuć. I co ma być, to będzie. Trzymajcie się i dziękuję wam bardzo za pozytywne komentarze pod poprzednim filmem. Cieszę się, że tak wielu osobom pomogło. Mi też to pomaga. I wierzę, że ten film też pomoże. Także pomagajmy sobie i w ogóle Essa, trzymajcie się. Do zobaczenia i damy radę. Pozwalamy czuć sobie i co ma być, to będzie. Przede wszystkim w nas jest ten pierwszy krok. Trzymajcie się, hej!